No dobrze, moi drodzy, aż zakasam rękawy, bo się zaemocjonowałem całą tą sytuacją. Ustalmy kilka faktów na sam początek. Po pierwsze, kibic ze mnie żaden. Tour de France, coś tam liznąłem, coś tam wyrywkowo obejrzałem. Serial na Netflixie obejrzany, trasa przejechana na gravelu, Tour de Poland tydzień temu, to wszystko. Natomiast, proszę Państwa, w Poznaniu sytuacja ma miejsce, więc aż wstyd byłoby nie przyjść, nie zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Takie przedsięwzięcie, taki duży wyścig, taka organizacja i tak dalej, i tak dalej. Często to się nie dzieje. Ostatni raz w Poznaniu, 16 lat temu, był organizowany etap, a w ogóle tu mamy jubileusz, bo jest to 80. edycja Tour de Poland w Polsce i 95. rocznica istnienia tegoże wyścigu, więc no, sami widzicie, nie dało się tego pominąć, przejść nie dało się tego tematu przemilczeć. No i ja sobie wymyśliłem tak, żeby być w kilku miejscach na wyścigu, żeby zobaczyć, jak to wygląda na starcie, jak to wygląda na finiszu, jak to wygląda gdzieś na trasie, na przykład w miejscu, gdzie jest jakaś premia, jak to wygląda w jakiejś małej miejscowości, przez którą przychodzi wyścig, jak to wygląda w szczerym polu na jakiejś małej wioseczce, gdzie teoretycznie nie powinno być nikogo. I moi drodzy, to było logistycznie bardzo trudne przedsięwzięcie. Ja się tak nie spociłem na maturze z matematyki, żeby to ogarnąć logistycznie, żeby w jakim miejscu, o której godzinie być, żeby zdążyć ledwo, ledwo, wszystko w biegu, wszędzie, na ostatnią chwilę, dosłownie, stąd mówię do was stąd, a nie z trasy, prawda, nie było czasu, wszystko, to by trzeba było nazwać, co poszło nie tak na kibicowaniu na Tour de Poland. Natomiast przejdźmy do konkretów, przejdźmy do rzeczy. Sytuacja zaczyna się na Targach Poznańskich. Tam jest start honorowy. I co ja o tym myślę, co ja o tym sądzę, jakie ja mam wrażenia na ten temat? No, samo miasteczko startowe, które też przegapiłem, bo też nie zdążyłem być na czas na starcie honorowym, wygląda mniej więcej tak samo jak wszystkie różne inne miasteczka w różnych innych zawodach, wyścigach amatorskich organizowanych na terenie Polski. Tu się jakby niczym specjalnie nie różni, poza faktem, że cała masa obsługi technicznej, policji, służby, motocykle, samochody, radio, telewizja, samochody serwisowe, samochody jakieś, nie wiem, pewnie reklamówki, sponsorzy, autokary, masa floty aut tego całego otoczki, pełno tego, robi wrażenie niesamowite. Poza tym, no, jestem pod wrażeniem kibiców. Cały Poznań wyszedł na ulicę, chociaż też nie ma co się dziwić, pewnie po prostu duża część osób, tak jak ja, przyszła z ciekawości, jeżeli coś się dzieje, to przyjdę, zobaczę i fajnie. Mnóstwo ludzi, fajny doping, więc fajnie, na samym starcie to bardzo fajnie wyglądało. Co dalej? Co dalej? Dalej kierujemy się w stronę Pobiedzisk. Pobiedziska to była, nie pamiętam, nieważne który kilometr, aczkolwiek w Pobiedziskach zaczynała się premia specjalna. To dwukrotny olimpijczyk, to triumfator Tour de Poland z 1987 roku, mistrz Polski, także długoletni dyrektor i trener kadry młodzieżowej. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Pobiedziskach na 115 kilometrze. Jakże ekscytującego wyścigu, to tutaj za dosłownie 15 minut przeleci jak huragan peleton, któremu właśnie przygrywa
zespół pieśni i tańca. To chyba jakaś przypadkowa impreza towarzysząca. Mnóstwo ludzi, tłumy ludzi, ja byłem pod wrażeniem, że aż tak bardzo licznie się ludzie zgromadzą. No fajnie to wyglądało, bardzo było, można poczuć atmosferę, ten klimat, no tylko że to kibicowanie takie wygląda na takiej zasadzie, że no fajnie, ludzie się zbierają, wyczekują, jest ten moment takiego wyczekiwania, takiej presji, bo nie do końca wiadomo dokładnie, o której ci kolarzy tam nadjadą, a trzeba być czujnym, trzeba pilnować tego, no spojrzysz w ziemię, oni przelecą i nic nie zobaczysz. Dosłownie kilkanaście sekund na etapie pobiedzisk urwała się ucieczka, cztery osoby, czterech zawodników, w tym byli Polacy. No nie będę ukrywał, nie znam nazwisk, więc nie będę tutaj wam mówił. Później za nimi cały peleton, później peleton wciągnął ucieczkę i właściwie tak mniej więcej dojechali do końca. Aczkolwiek no emocje naprawdę sięgały zenitu. Bardzo fajny klimat, bardzo fajna atmosfera. Fajnie przyjść, zobaczyć coś takiego z bliska. No, tylko że znowu, jak jesteśmy w jednym miejscu, to faktycznie trwa dosłownie ułamek sekundy i nie za bardzo, jak ktoś jest takim wielkim fanem, miłośnikiem kolarstwa, to on za dużo z tego nie wyniesie, bo ja tam widziałem kilka osób też po prostu na telefonach sobie podglądało transmisję na żywo i oglądali, a natomiast tak to nie za bardzo wiadomo, o co chodzi w wyścigu, kto gdzie jest, na jakim miejscu. Jeździł pan transmisję, on z radia transmitował, ale to też, prawda, no nie do każdego to docierało. No i co? No i fakty są takie, że w końcu, kurczę, to jest, jakby nie patrzeć, światowej rangi pod szyldem UCI wyścig kolarski. Top of the top. No może to nie jest pierwszy skład, może to nie jest taka ścisła czołówka, może to nawet nie jest drugi czy trzeci garnitur. Choć jeżeli tutaj słyszałem, że jeżeli chodzi o listę startową, to naprawdę była to bardzo mocna obsada. Aż tak mocniej nawet się nie spodziewano. Było 17 Polaków, była reprezentacja Polski, był Rafał Majka, był Michał Kwiatkowski, także no takie nazwiska myślę, że każdemu są znane. Była mocna obsada, była mocna ekipa, no wszystkie topowe teamy kolarskie na świecie, no jakby nie patrzeć, czy to jest drugi czy trzeci skład, no to nadal są najlepsi kolarze na świecie, to są najwyższej rangi pro zawodnicy, więc no nie ma tutaj nie ma dyskusji, no światowa czołówka mimo wszystko. Idźmy dalej. Później się udałem w stronę właśnie takiego mniej uczęszczanego, mniej popularnego, wydawałoby się, miejsca. Gdzieś tam na jakimś zakręcie udało mi się dotrzeć. Myślałem, że nikogo nie będzie, że po prostu będzie przejazd przez jakąś małą wioseczkę. Cała masa ludzi wychodzą na ulicę, świętują, skandują, flagi. Był ten doping, było to wyczuwalne. No naprawdę robi to wrażenie. Robi to wrażenie i jestem pełen podziwu, że ludzie tak licznie się gromadzą. Kolejna miejscowość.
Również ta sama sytuacja, no to wyczekiwanie, te emocje, że wszyscy czekają, nie każdy sprawdza na telefonie, gdzie są, gdzie będą, że zostało 5 km do mety, że jadą 50 na godzinę. Takie wyczekiwanie, wypatrywanie całego peletonu, tam już chyba się peleton połączył z ucieczką i jechał cały peleton jedną zwartą grupą. Też masa ludzi, też masa, ciekawe widowisko, ciekawe doświadczenie, no ale znowu, kurczę, na tych odcinkach płaskich, na tych odcinkach sprinterskich, oni jadą tam grubo ponad 40, 47 na godzinę chyba średnia. Kolorowy peleton pierwszego etapu! Więc no, przez to miasteczko przelatują jak błyskawica, to dosłownie jakby was tir wyprzedził, taki jest podmuch wiatru, więc ciężko cokolwiek tak zauważyć, ciężko tak no, się skupić na tych zawodnikach. Ja myślę, że dużo fajniej, dużo ciekawiej kibicuje się na odcinkach górskich, szczególnie na podjazdach, gdzie faktycznie prędkość się zniższa, tamten doping może być zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla kibica. No ale fajnie, no i co? Za kurnikiem, moi drodzy, zaczyna się prawdziwa zabawa, bo... Od początku był rozgrywany na suchych drogach i w dość przyjemnej temperaturze. To jest deszcz, którego chyba już do końca nie unikną tutaj kolarze. O ile cały dzień, chyba 3/4 trasy, gorąco, ciepło, sucho, fajnie. Natomiast godzina 15:30 nagle przychodzą ciemne chmury nad miastem, robi się nieciekawie. Gdzieś to na transmisji widać, że całą bazę zawodów finisz zmiotło z planszy. Wszystko taka zawierucha, taka zadyma. Normalnie oberwanie chmury, rąbnięcie deszczem takie było solidne. Ta burza już jest za nami, to wszystko się rozjaśniło pięknie. No, trudno uwierzyć nawet, że było aż tak ostro, ale bardzo krótko. No i tylko trzeba... Proszę Państwa, jeszcze te bandy poprzestawiać, poprzesuwać i myślę, że wszystko będzie dobrze. Kolarze jadą, mają już mniej niż 22 km do linii mety, no ale myślę, że to wszystko będzie z powrotem poustawiane i że jednak dzisiaj piękny finisz tego etapu otwarcia mierzącego ponad 183 km obejrzymy wspólnie. Kolarze też oczywiście zlało solidnie. Zlało tam cały peleton naprawdę soczyście, wszędzie pojawiły się momentalnie kałuże, co prawda bardzo przejściowa ulewa, ale obfita, no i tutaj się zaczęły robić schody. Gdzieś w pewnym momencie, chyba na 5 km przed metą, mniej więcej w połowie peletonu, ścięcie, cały peleton się rozstrzelił na dwie grupy, dosyć poważna kraksa, później... Końcówka też emocjonująca, bo końcówka to był wjazd na tor Poznań, tam na torze Poznań miało być jedno okrążenie wokół toru, jakieś 4 km, zalane wszystko wodą, w kałuże, więc też no, tutaj emocji nie brakowało do samego końca, naprawdę dramaturgia sytuacji była na najwyższym poziomie, też na torze dosłownie kilka kraks się pojawiło. No i ja co pędzę, na finisz sam nie zdążyłem, gdzieś tam kątem oka tylko zobaczyłem, spóźniony oczywiście.
jak ktoś nie jest wielkim fanem, tak jak ja, nigdy nie byłem kolarstwa w żadnej formie takiej, w sensie, no ja i tak zdecydowanie wolę jeździć na rowerze, niż oglądać, jak ktoś jeździ na rowerze, natomiast no mimo wszystko, biorąc udział w takim wydarzeniu, mając to z bliska, obserwując, to jakby człowiek zupełnie zmienia perspektywę. I teraz powiem wam, że ja z chęcią sobie kolejne etapy oglądam. Żona, która moja była ze mną, ona też zero kolarstwa, nic, absolutnie. Wczoraj cały drugi etap od deski do deski, bite 4 czy tam 5 godzin, przesiedziła do ostatniego kilometra, do finiszu. No, coś wspaniałego. Więc jak ktoś ma jeszcze okazję gdzieś tam na jakiś etap podejść, poskoczyć, podjechać, to myślę, że warto. Zdecydowanie warto, aż tym bardziej, że te kolejne etapy będą coraz bardziej atrakcyjne, bo tam wszystko się już w większości dzieje w górach. Tutaj płasko, etap sprinterski, prawda? No ale emocji nie brakowało. Było naprawdę emocjonująco. Mnie to ciekawiło właśnie, może nie tyle co ci prosi, ale właśnie pod kątem organizacyjnym, jak to wszystko jest dopięte, pod ostatni guzik zorganizowane, to cała trasa musiała być zabezpieczona, też tam na 40 minut przed przejazdem peletonu wszystko musiało być pozamykane, poodgradzane, masa ludzi, logistyki organizacyjnej bierze w tym udział, żeby to wszystko było tak dopięte na ostatni guzik. No i na sam koniec, po finiszu, po dekoracji, ja myślałem, że tu będzie jakaś pasta party, że tutaj sobie chłopaki wyjdą, jakieś browarki, coś, się pośmiejemy, a tu wszyscy bum do autokarów, odjazd. No nie ma czasu, prawda? No wiadomo, że trzeba pędzić na drugi etap, to nie są przelewki, tak? Fajne było to, że oczywiście no, wśród tych kibicujących osób cała masa, pewnie wiadomo, takich, którzy sobie po prostu przyszli zaciekawieni, ale była też cała masa takich rasowych kibiców, gdzie na przykład osoba totalnie niewtajemniczona, która kompletnie jest zielona w temacie, nie wie nic, i nagle obok niej idzie osoba druga, która coś tam kuma i tam tłumaczy, o co chodzi z tą ucieczką, co to jest peleton, a co oni tu będą na rand wchodzić, a o co chodzi z tymi premiami, jak to działa, jak to się rozlicza. I to widać było takie, kurczę, dwa światy się ze sobą zderzają. Osoby, które są żywo zainteresowane, ale no, kompletnie w życiu nic nie słyszały, nie mają pojęcia o tym, a plus tacy, którzy gdzieś tam są już takimi faktycznie fanatykami kolarstwa, którzy przychodzą z zacięciem, śledzą i cały czas na telefonie jeszcze obserwują transmisję, no, żeby być tam na bieżąco, żeby wszystko wiedzieć. No, jak ja byłem takim niedzielnym, mocnym kibicem i jak ja próbowałem siadać do takiego etapu, czy to było Giro d'Italia, czy to Tour de France w poprzednich latach, no nie mogłem się przełamać, to mnie w ogóle nie wciągało, nic tam nie kumałem też właściwie, no. Z nazwiska kojarzyłem te top, no to tam gdzieś tam mi się przewijały, to wiedziałem, o co chodzi, ale to tak mnie nigdy nie wciągało. Zupełnie inna perspektywa, jak się to chociaż raz na żywo zobaczy. Fajne widowisko. No i przyznam, że też byłem przekonany, że to kolarstwo w Polsce to takie mało popularne, że to ludzie jakoś tak się tym nie interesują, a to jednak tłumy, na ulicach tłumy. Chociaż też mówili, słyszałem, że to wyjątkowo w tym roku właśnie aż ta frekwencja dopisała też wyjątkowo, więc może właśnie to idzie w dolną stronę, może to właśnie no, będzie się rozwijać. Fajnie, podobało mi się, jestem przezadowolony, chociaż kurczę, ja nie wiem, jest 300 km autem, na pełnym gazie trzeba było pozamykane wszystko, przez wszystkie główne drogi pozamykane, objazdy zakorkowane.
No nie, szkoda. Szkoda, że nie zdążyłem na ten finish, szkoda, że nie byłem nawet na starcie i te wszystkie miejscówki po drodze też tak na szybko, ale i tak mimo wszystko fajnie.